Zobaczcie, jaka piękna rybcia powstała! Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku popatrzcie, co dla Was mam. Będzie to warsztacik mydełek, które możemy sobie sami przygotować. Więc za chwilę przygotuję właśnie dla Was takie kolorowe, pachnące mydełko. Zobaczcie, co było w naszym zestawie. Mamy tu foremkę na mydło. U mnie to jest akurat taka rybka. Jest też mydło bazowe, z którego za chwilę skorzystam. Jeden barwnik. Tu mamy taki czerwony barwnik kosmetyczny. No i jeszcze aromat jabłkowy, żeby mydło pięknie pachniało. Pipeta i taki patyczek, żebyśmy mogli bez problemu wyjąć mydełko z opakowania. To popatrzcie, zaczniemy od naszego mydła bazowego. Zobaczymy, ile go tutaj w środku jest. Wow! Słuchajcie, muszę je ładnie otworzyć. Ok. O, jak super! Widzicie? Już mam takie trochę pokrojone mydełko, więc mam tutaj parę takich kostek mydła. No, wygląda jak zwyczajne mydło, nic tu nie ma szczególnego, zaraz je użyję. I słuchajcie, najpierw trochę sobie roztopię to mydło, żeby prościej było nadać mu jakąś ładną barwę i zapach. No i pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Popatrzcie, przygotowałam sobie już jeden pojemniczek właśnie po to, aby umieścić tutaj parę kostek mojego mydła. I w tym pojemniku spróbuję to wszystko ładnie sobie rozpuścić i dopiero wtedy nadać barwę. To teraz przełożę kosteczki mydła prosto do pojemniczka. Słuchajcie, mogę ich nawet wybrać tak troszkę więcej. Wydaje mi się, że o tyle powinno wystarczyć. Przygotowałam już sobie moją taką mini kuchenkę. Zobaczcie, ustawię sobie jeszcze miseczkę. Zaraz ją włączę, ale najpierw nasze kostki mydła. To zobaczcie, włączamy. Oho. No i pięknie się nam ugrzeje. Rozpuści się mydło i możemy je wtedy barwić. O, zobaczcie, jak już nam się mydełko rozpuszcza, widzicie? Powoli ładnie się już tak topi. I mamy coraz więcej płynnej takiej masy, aby nadać jej trochę barwy i będzie gotowe zaraz do dalszej produkcji. Jeszcze trochę poczekamy, aż więcej mydełka się roztopi. Zobaczcie, ile nam się wytworzyło już tej masy takiej płynnej. Ja myślę, że tyle już w zupełności wystarczy na nasze pierwsze mydło. No więc słuchajcie, czas wszystko już zdjąć. Przeleję teraz to do mniejszego pojemniczka i zaraz dodamy barwnika. Tak jak Wam wspominałam, tutaj mam czerwony barwnik, a w tym pojemniczku mam taki piękny zapach. Jest to aromat jabłkowy. Dodam i trochę czerwonego barwnika, i trochę aromatu, żeby mydło pięknie pachniało, no i miało ładny wygląd. Naszą masę zostawiłam jeszcze na chwilę do ostygnięcia. Teraz spójrzcie, widać dokładnie, wszystko się rozpuściło. No i czas przelać to do naszego pojemnika. Teraz spójrzcie, przeleję wszystko do pojemniczka. Uwaga, przelewamy. Teraz dodam jeszcze czerwony barwnik, ten taki kosmetyczny nasz, zobaczcie. Oho. Dobra, otworzony. Zamoczę tutaj pipetę. I dodamy, myślę, tak parę kropli, nie za dużo, żeby tylko lekko zabarwić nasze mydło. Oj, słuchajcie, otworzyłam jeszcze teraz ten aromat jabłkowy i pachnie naprawdę ślicznie. Słuchajcie, dodam chyba całość, żeby mydło mocno pachniało. Oho, no i dodane. Słuchajcie, wymieszam teraz całą masę. Oj, ona się już robi taka bardziej gęsta, na pewno zauważyliście, taka bardziej zwarta zaczyna się robić. Jaki śliczny kolor mi wyszedł. Myślę, że chyba wystarczy, takie będzie różowe mydło. Mocno czerwonego chyba nie chcę, więc takie różowiutkie wystarczy. Albo wiecie co, dodamy może jeszcze tam parę kropli, żeby nam ten róż tak później nie uciekł. I może zrobimy, zobaczymy teraz, czy tyle wystarczy, taki bardziej czerwony, intensywniejszy ten kolor zrobimy. O, teraz chyba jest już super, może jeszcze ze dwie krople, wiecie? Taka fuksja może nam nawet bardziej wyjdzie, o, tak myślę, że tyle wystarczy. Wymieszajmy. O, widzicie? Teraz jaki się zrobił piękny kolor. Ten mi się chyba jeszcze bardziej podoba niż ten jasny różowy. Super, będzie takie mocno malinowe mydło. To uwaga, czas teraz wylać całą masę na foremkę. Ja tu mam taką rybkę, taką rybcie mam fajną. Dobra, jeszcze tu zobaczcie, bo ogon jest niezrobiony. No i płetwa. U góry, na dole.
Dobra, słuchajcie, jak pięknie nasza rybcia wygląda. Zobaczcie, idealnie mi wystarczyło masy na całą rybkę. I mydełko jest już gotowe. Tak wypełnioną foremkę, taką masą, którą przed chwilą przygotowałam, zostawię na razie do wyschnięcia. Myślę, że tak około 2 godzinek trzeba będzie poczekać i wtedy sprawdzimy, czy ładnie zastygnie. Ale zobaczcie, ja już widzę teraz, że to tak powoli zastyga. Widzicie, już się ta masa tak nie rusza, nie jest taka płynna. Więc coś czuję, że mydełko się naprawdę udało i ono jeszcze tak pięknie pachnie, takim świeżym jabłkiem, więc naprawdę mydło będzie po prostu super. To zobaczcie, czas już teraz wyjąć moje mydełko. Przed chwilą je przygotowałam, musiałam odczekać, no tak co najmniej te 2 godziny, żeby się tak trochę, wiecie, zespoliła ta masa, żeby ona nie była taka płynna. No i teraz, uwaga, czas je wyjąć, no to biorę teraz moje przyrządy i wyjmuję mydełko. To teraz spróbuję je ładnie tak, wiecie co, podważyć, zobaczymy. Zobaczymy, jakie ono wyszło. Już widzę, że będzie super, spójrzcie, ja może nawet zrobię to chyba, wiecie co, tak po prostu podważę to sobie od spodu, bo wychodzi na to, że tak wyjdzie po prostu lepiej. O, już odczepiłam całe mydełko. Zobaczcie, jaka piękna rybcia powstała! O, śliczniutka, widać nawet wszystkie łuski, ale ładna i jak pachnie! W tym odcinku zobaczyliście, jak przygotować własne mydło do kąpieli. Ja akurat zrobiłam taką piękną rybkę, bardzo mi się podoba i przede wszystkim przepięknie pachnie. Jeśli macie więcej pomysłów na tego typu właśnie tworzenie takich mydełek, to możecie oczywiście zrobić je sami w domku. Widzieliście, że to proste. Także myślę, że nikt nie będzie miał z tym problemu, a ile radości to sprawia, to się dopiero przekonacie, jak już zrobicie własne mydełko. Jeśli moje mydełko Wam się spodobało, zostawcie kciuki w górę, napiszcie w komentarzu, czy też lubicie takie kolorowe mydła do kąpieli? Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!